Cześć. Dzisiaj będziemy przygotowywali sobie ponownie Jimiego Hendrixa Hey Joe, ale w nieco trudniejszej wersji, więc uwaga, nastrojamy gitary i lecimy. Okej, moi drodzy, spróbujemy sobie rozpracować teraz to intro, które macie w tabach. Zaczniemy sobie od tego dwudźwięku, który jest grany na samym początku, gdzie szarpiemy strunę E i H i uderzamy tutaj na trzecim, na piątym progu. Czyli robimy coś takiego. Takie fajne, charakterystyczne brzmienie, dźwięk nam się robi. Dobra. Po czym przejdziemy na strunę G, na drugi próg. Zrobimy taki pull-off, czyli drugi, pusta. Pociągam tak troszkę i puszczam. Czy jest, uwaga. Raz, wolniej i później uderzam akord E-dur. Z tym akordem E-dur przechodzę na piąty próg, szarpię bez najgorszej struny, dwie struny A i D, najgrubszą, później czwarty próg i przechodzę znowu na E-dur. Czyli zobaczcie, jakbym to zagrał po całości. Jeszcze raz. Okej. Następnie przejdziemy sobie na siódmy próg, na strunę D. Będziemy grali na siódmym, na dziewiątym i na strunie G na siódmym progu. I będzie taka zgrywka. Szybciej troszkę. Czyli zobaczcie, to jakbyśmy mieli połączyć cały riff, brzmiałoby to tak. I siódmy. To jeszcze możecie sobie zrobić takie uderzenie przez dwie struny, przez D i G. To jeszcze będzie taki bardziej podrasowany. Czy jeszcze raz po całości? I akordy C. Trzy raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy i E raz, dwa. I właśnie, teraz przejdziemy sobie do tej zagryweczki. Będziemy grali na progu siódmym, na E strunie, na piątym na strunie A i później tą piąty na strunie D i kończymy albo na strunie A na siódmym progu, albo na pustym, czyli gramy albo i pusta E. Czyli po całości zagralibyśmy tak. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, E-dur, raz. Dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, E. Dobra. Jest jeszcze w tym utworze jedna taka zagryweczka, która jest bardzo charakterystyczna i ważna. Zaczynamy ją od progu trzeciego na strunie A i będzie taki pochód, który jest grany jednym głosem z basem, czyli unisono, jak to się fachowo nazywa. Jest grany tak. Trzeci na strunie A, później pusta na strunie E, pierwszy, drugi, trzeci, czyli jak nasze ćwiczenia, które często wykonywaliśmy, takie chromatyczne, które wam się w
tym momencie bardzo przytocą, bo zobaczcie. Trzeci, pusta na stronie E, pierwszy, drugi, trzeci. Robimy hop na drugi próg na stronę A. Drugi, trzeci, czwarty, piąty. Przechodzimy do góry na stronę E. Raz, dwa, trzy. Czyli drugi, trzeci, czwarty, piąty. I później przeskakujemy na próg czwarty, przepraszam. Czwarty, piąty, szósty, siódmy. Czyli w całości, zobaczcie, będzie tak, tak zagryweczka. 0, 1, 2, 3 na strunę. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7. Pusta struna E. I nasza zagryweczka ze zwrotki. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że to jest dla Was zrozumiałe i proste.